Najwyższe władze państwowe, zapraszam tutaj, żeby podzielił się z nami swoją prywatną, także prywatnym wspomnieniem o Antonim Krause, pan premier, minister dziedzictwa i kultury, profesor Piotr Gliński. Zapraszamy na kilka słów. Witamy pana serdecznie. Jak można spalić ministra, to właśnie powiedzieć, że najwyższe władze. Dziękuję, pani dyrektor. Dziękuję, ale ja w zasadzie przyszedłem, znaczy przede wszystkim bardzo dziękuję, że mogę tu być i że zostałem zaproszony na to spotkanie. To jest z wielu powodów. To nieważne, bo najważniejszy jest dzisiaj chyba Antoni, oczywiście twórcy filmu też, ale to jest też ukłon wobec instytucji, że instytucje nasze działają. Udało nam się wydać taki kompakt wszystkich dzieł Antoniego Krause. Udało nam się zorganizować przegląd w Łodzi. Dzisiaj ta premiera i pewnie to nie jest koniec. I nieprzypadkowo Antoni Krause był twórcą wybitnym, ale był także twórcą osobnym. Był inny niż większość jego kolegów, mimo że należał do środowiska, że był przecież świadkiem tej polskiej PRL-owskiej kultury po tej dobrej stronie mocy zawsze i zawsze osobny i zawsze, no tak, przez całe życie myślę, bardzo niezależny. Za niezależność to twórcy wiedzą, się płaci. Myślę, że Antoni niestety także płacił za to, że zawsze miał swój własny pogląd i spojrzenie i artystyczne, formalne. No przecież był prekursorem wielu spraw w polskim filmie, ale no był taki właśnie wewnątrz sterowny. Pewnie osobiście bardzo też i uparty, ale to jest cecha dobrze używana, bardzo cenna. Jeżeli chodzi o artystę, tak, no można powiedzieć, że za to także płacił. Ale my mu dzięki temu zawdzięczamy te wspaniałe wzruszenia. To kino bardzo charakterystyczne i osobne. No był prekursorem, już zacząłem, tego realizmu PRL-owskiego. Nie wiem, czy taka nazwa funkcjonuje wśród krytyków. Ja nie jestem specjalistą, ale monidło, meta.
to czucie tej rzeczywistości PRL-owskiej, strasznej, a jednocześnie no, takiej, którą trzeba było jakoś oswajać. Ludzie na różnych poziomach, w różnych środowiskach przecież oswajali, wszyscy żeśmy to musieli oswajać, żeby te mechanizmy obronne stosować i on to wspaniale fotografował. Myślę, że jednak z sympatią, to też jest bardzo ważne, sympatią wobec prostych ludzi, prawda? No bo w tym systemie przyszło nam żyć wszystkim nie z naszej winy. Wybitny twórca, do końca konsekwentny, pamiętamy jego dwa wielkie filmy, ostatnie fabularne, ale zaczynał od palca Bożego, jeżeli chodzi o fabułę. Tworzył ludzi, ja nawet nie wiedziałem, znaczy wiedziałem, że Opania został stworzony, Marian Opania, wybitny przecież polski aktor, został przez Krausego stworzony, no bo to była jego także premierowa wielka rola w Palcu Bożym, ale nie wiedziałem na przykład, że stworzył Zbigniewa Preisnera, bo zaprosił go do ważnej swojej produkcji i w ten sposób ten kompozytor stał się także kompozytorem polskiego kina. Więc dlatego zgodziłem się powiedzieć tych kilka słów, bo mam dużą dozę wdzięczności wobec Antoniego i powinniśmy pamiętać, że była to osoba bardzo ważna z uwagi także na ten piękny rys charakteru właśnie wewnątrz sterowności. Ale też wielki artysta i te wzruszenia, mam nadzieję, że dzisiaj, bo o filmie nic nie mówię, bo go nie widziałem, ale mam zaufanie do artystów, do instytucji, do wszystkich, którzy stworzyli ten film, więc bardzo się cieszę, że będziemy mogli wspólnie obejrzeć ten film. Życzę Państwu miłych, dobrych wrażeń. Wspominajmy Antoniego, bo warto i ciepło na sercu, jak o nim pomyślę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Widzę te uśmiechnięte twarze, kiedy mówimy o Antonim też jako o człowieku. Ale teraz porozmawiamy z twórcą tego przeglądu, bo tylko przypomnę, że od wczoraj trwa tutaj w Iluzjonie, w Małej Czarnej i tutaj w stolicy przegląd twórczości Antoniego Krause pod właśnie hasłem Artysta, Zwykły Człowiek. I zapraszam twórcę tego przeglądu, naszą nadzieję polskiego filmoznawstwa, Michała Dądzika, który porozmawia, zapraszam serdecznie Michale, i który porozmawia z Pawłem Woldanem, który jest bohaterem dzisiejszego wieczoru i autorem dokumentu. Dokumentu Palec Boży Antoniego, to jest jego tytuł. Zapraszam na scenę. Kilka słów, tak jak przed każdym innym filmem, są tutaj twórcy, aktorzy związani z Antonim Krause. Jest tutaj w pierwszym rzędzie, widzimy Bartka Paducha, to najmłodsze pokolenie chyba naznaczone przez Antoniego Krause, że tak się wytknę palcem, ale też starsi twórcy, tutaj z nimi się spotykamy, także zapraszamy, jeszcze jutro trwa ten przegląd, zapraszamy też na portal ninateka.pl, tam te najważniejsze tytuły filmów Antoniego Krause można będzie przez cały miesiąc oglądać, także zapraszamy do Filmoteki Narodowej na Ninatekę i dziś, i później na Wino, także po premierze. Zapraszamy serdecznie i dziękuję, że Państwo tutaj nas odwiedzili. Dziękujemy bardzo, a teraz poprosimy twórcę pierwszego filmu dokumentalnego Antoni Krause. Mówię pierwszego, bo zakładam, że teraz powstanie ich dużo więcej. Już nie można. Dobry wieczór, dzień dobry. Przepraszam, ja nie jestem bohaterem. Bohaterem jest Antoni Krause. Pani Magdalena z uprzejmości chyba tak rzekła. Dziękuję. Właśnie chciałem podziękować i Państwu jestem już zwolniony, zdaje się, z dziękowania naszym władzom. Za to serdecznie dziękuję. Nie, ale ja myślę, że zanim przejdziemy do podziękowań, pan jednak powinien troszeczkę wytłumaczyć z tego filmu. I trawestując klasyczny tytuł filmu Antoniego Krausego, dlatego zrobiłem ten film, ja zadaję pytanie, dlaczego pan zrobił ten film? Ja chętnie bym mógł opowiedzieć, dlaczego nie mogłem zrobić tego filmu. Proszę bardzo. A otóż dlatego, że w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej są również jeszcze eksperci, nie wiadomo przez kogo wybierani, którzy twierdzili, że taki film jest kompletnie niepotrzebny, a nawet szkodliwy będzie dla polskiego społeczeństwa. Ja nie będę wymieniał nazwisk. Dzięki tylko odwadze i myślę dobrej woli i mądrości dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej ten film powstał.
taka jest rzeczywistość, niestety, w jakiej żyjemy. Nie możemy kończyć tak pesymistycznym wnioskiem z tego, więc wracam do pytania, jaka była pana wewnętrzna motywacja? Dobrze, to będzie optymistycznie. Antoni, Pan Bóg obdarzył go nie tylko talentem, ale również i mądrością, a te cechy nieczęsto zdarzają się u polskich reżyserów i u polskich reżyserek. A jeszcze do tego odwaga, a do tego jeszcze chciałbym powiedzieć uczciwość. To już cechy, które w tym środowisku należy szukać z lupą. Antek jest takim sumieniem jednocześnie przez swoją niezależność i uczciwość, że można było przez lata 60., 70., 80. być uczciwym człowiekiem w tym słusznie minionym systemie, w tej epoce. I to była wielka przyjemność. Myślę, też czasami jadąc tutaj, tak sobie myślałem, dlaczego tacy ludzie jak Antoni nie wykładają reżyserii w szkołach filmowych. Ano jakoś tak się zdarza, że wykładają ludzie zupełnie inni. Dlatego zrobiłem ten film. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Zapraszam na film. I wiedział, z kim chce współpracować. Czymś skażonym, prawda? Nie wiem, ludzi owładnął jakiś paraliż, strach. Przyznam się szczerze, że nie pamiętam takich rzeczy od czasu PRL. Znaczy, to jest kolejne jakieś déjà vu, z którym się spotykamy. Coś się stało z nami, nie wiem, z Polską. Przecież wszyscy twierdzą, że żyjemy w wolnym kraju i każdy podejmuje decyzje zgodnie z własnym sumieniem. Nieprawda, okazuje się, że nie. Nie jest to taki kraj. Filmu tu się zresztą wzoruje na pomyśle innego filmu, który był niezwykle ważnym filmem dla mojego pokolenia. Myślę o człowieku zmarłym na Andrzeja Wajdy. Próbuję dociec prawdy, przeprowadza własne śledztwo. Spotkaliśmy się i mi powiedział, że no nie zagram filmie. Zniechęcenie to jest dla artysty bardzo niebezpieczny stan, dlatego że twórczość wiele kosztuje. Twórczość to wymaga wysiłku, przełamania się w jakiś sposób. Jest nienaturalna właściwie, jak każdy wysiłek. Wobec czego, jeżeli człowiek ma tę iskrę entuzjazmu, to wtedy twórczość jest możliwa. Natomiast jak ta iskra zgaśnie, to człowiek się pyta po co. Bardzo mi odpowiada oczywiście to, że właśnie nie pcham się, staram się nie pchać. Bardzo są dla mnie bolesne jakieś okazje. W ogóle cały ten wichtr, te czerwone dywany na przykład w Gdyni. Cieszę się ogromnie, że już tam nigdy nie zjawię się, nie będę musiał. Jak skończyła teraz fala tych wyjazdów na różne festiwale, to przywraca mnie to spokój, bo nie nadzieję tego. Przez fakt, że był właśnie typem człowieka kameralnego, to być może nie został doceniony tak, jak powinien. Bo nie pchał się, bo nie miał tego parcia na szkło. Widzimy, jak to się w różnych też innych zawodach twórczych, artystycznych odbywa, że pamiętają tego, kto najdłużej mówił i najgłośniej. A że najgłupiej, to się nie liczy. Otóż Antek mówił mądrze. Cicho, skromnie, ale mądrze. Był szalenie nadwrażliwy i to też ciążyło na jego życiu, bo film wymaga no, trochę grubszej skóry niż ta, w którą wyposażony był Antoni. Nie wiem, jak długo oczywiście jeszcze Bóg pozwoli mi żyć na tym świecie, ale spróbuję w jakiś inny sposób wypełnić swoje zadanie. Ten film był bardzo, czymś bardzo ważnym, trwał trochę za długo.
dla mnie oczywiście, a także to zajęło 5 lat mojego bardzo już długiego życia. Spróbuję się wycofać po tym wszystkim. To zamykam ją, moje sprawy związane z filmem. Doznał wielkiej krzywdy, to powinno być jakoś mu zapamiętane jako naprawdę odważny gest w stronę niezależności w ogóle i prawdy, ale też w stronę niezależności uporu artysty. Ale przez fragmenty tych filmów Antoniego dopiero jego wielkość widać. Ale też piękne ale pamięci, jedna rzecz. Znaczy ja miałem aktorów więcej, prawda? Ale nie chciałem ale tak uaktorzyć, tak, ani uanegdotować. Aktorzy mają tą tendencję, że zawsze... Ciężar gatunkowy, ciężar postaci. A zwracał się pan do pani, czy nie? Zwracam. Dajcie panie komuś też ale pytanie, no i mówicie w kółko ale to samo. Ale oni się nie skonfliktowali po prostu. A co mi powiesz? Sekundkę, tylko muszę jedno sprawdzić, czy może. Zostawiłem komórkę. A czy nie uważasz? Czy nie uważasz, że zabrakło jednej rzeczy? Tak. Że Antek miał rację, że to był zamach, a nie wypadek. Tego brakuje. On powiedział, że to była zbrodnia. On powiedział jednoznacznie. No ale. Tak, że to nie, że to była zbrodnia. Ale to jak gdyby taki samotny był w tym w tej opinii. Chciałam powiedzieć, że z takiego liceum, ja też jestem, to chodzili przyrządne dyrekcje, bo tam była dyrekcja odpowiednia i tak, dyrektor Bączak, on był od początku dyrektorem do 69 roku, to wszystko to wiemy do niego. Tak. Dobry, miło mi. Proszę nie przeszkadzać. Dobry, naprawdę. Dobry, miło. Strasz. To i jak? Tak, może. Dziecko? Ja muszę Bogdanowi podziękować. Pierwszy raz widziałam film, więc. Ale czy nie uważasz, że zabrakło na koniec tego, że Antoni miał rację, że to był zamach, a nie wypadek? Nie, wiesz, nie, bo w ogóle się nie... To jest film Bogdana. Powiedział w trakcie. Powiedział, tak. Powiedział to w trakcie. Powiedział w trakcie, a poza tym to jest film Pawła. W ogóle się nie, wiesz, nie wtrąca. Muszę powiedzieć, że mi się podobał, bo podziękować mu za film, ponieważ nie widziałam go do tej pory, wiesz, teraz zobaczyłam i jestem. Czyli sądzisz, że
ta teza, że to był wypadek, to może na tak zostawić już? Nie, no powiedział to. Powiedział to w filmie, co on o tym, co uważa Antoni. Powiedział wystarczająco. Jak miło. No widziałem. W telewizji publicznej przypominanie zamachu smoleńskiego. Otóż wczoraj byłem na premierze filmu w reżyserii Pawła Woldana poświęconemu świętej pamięci reżyserowi wybitnemu, posiadający wielkie serce, Antoniemu Krause. Miałem to szczęście i honor zrobić kiedyś wywiad wiele lat temu z Antonim, bo tylko mnie wybrał spośród tych realizatorów, tych reżyserów, którzy wtedy robili takie małe płytki. Każdy z nas tam ma swoją taką płytkę pamiątkową. Antoni wyróżnił mnie w ten sposób. Więc jak dostałem propozycję od Pawła Woldana, żeby udostępnić część materiałów, które nakręciłem jeszcze właśnie z Antonim, bardzo się ucieszyłem. I przede wszystkim z tych materiałów skorzystał Paweł Woldan, kiedy Antoni Krause idzie przez Las Kabacki, a ja mu z kamerą towarzyszę. I to jest ważna informacja, którą Państwu teraz przekazuję, a która jednak nie padła w filmie Pawła Woldana. Skądinąd bardzo ciepłym, sympatycznym, ale nie do końca rzetelnie przekazanym portrecie tego wybitnego reżysera przez młodszego kolegę Pawła Woldana. Dlaczego? Bo jeżeli jak leitmotiv w filmie Pawła Woldana pojawia się idący Antoni Krause przez las, ale brak jest informacji, co to za las. Bo to nie był taki sobie abstrakcyjny las jako taki i to nie był las smoleński, tylko to był las kabacki. Gdyby padła tam informacja, że to jest materiał wcześniej nakręcony przez Krzysztofa Wojciechowskiego, albo nawet bez podawania mojego nazwiska, ale że chodzi o Las Kabacki. Dlaczego? Bo Las Kabacki w porównaniu z Lasem Smoleńskim to jest po prostu różnica taka jak między
Rosją a Polską. To jest pewien symbol. Tam jest las morderców. A tutaj, u nas, to jest las wypadku. Po prostu samolot dużo mniejszy, starszego typu od tego giganta, który został wysadzony w powietrze nad Lasem Smoleńskim. I tenże mniejszy samolot w Lesie Kabackim, na co Antoni w tym moim materiale zwrócił uwagę, ten mały samolot, który mógł wodować na Wiśle, ale uparł się, żeby jednak na Okęciu, spadł z przyczyn jeszcze do końca może niezbadanych, ale spadł na Las Kabacki. I co on zrobił? Jaki ślad? 6 hektarów lasu zostało ścięte przez ten samolot. Mały i starszego typu niż ten prezydencki nad Smoleńskiem. I to jest niedopatrzenie, drogi Pawle. Paweł Woldan nie dopatrzył. Chciał dobrze, ale bał się otwierać tę puszkę Pandory widocznie, bo jak zadawałem pytania po przeglądzie jego filmu, dlaczego nie jest wyraźnie postawiona teza, że Antoni Krause w jednym z ostatnich ujęć swojego filmu pokazał wybuch. I kiedy zwracałem się do samego Pawła Woldana i jeszcze do paru osób, nawet Joanna Krause, wdowa po Antonim, powiedziała: nie, no ale to nie był film na ten temat. Tam wypowiadali się oczywiście Krzysztof Zanussi, wiele osób i brat Antoniego, znakomity rysownik prawicowy przecież. I naprawdę nie mogę pojąć, skąd bierze się ten jakiś irracjonalny lęk przed powiedzeniem prawdy, że skoro mały, starego typu samolot, spadając na Las Kabacki, ściął 6 hektarów i tylko się przełamał, widziałem ten samolot, pojechałem tam ze świętej pamięci Wojciechem Brzozowiczem, aktorem, i widzieliśmy, pamiętam jeszcze taką przypaloną rękę wystającą z worka czarnego, w który tam ładowali tych nieszczęsnych zmarłych. Ale tam byli ludzie normalnie martwi, ale nie rozszarpani. W Lesie Smoleńskim samolot nowoczesny, wielki, według oficjalnej narracji zahaczył skrzydłem o brzozę i zrobił koziołka z tego powodu i rozpadł się na 62 tysiące kawałków. 62 tysiące kawałków przez tą brzozę, która na wysokości 15 metrów, bo podobno na takiej wysokości zahaczył o nią skrzydłem ten prezydencki samolot. Więc jak można uwierzyć w to, że samolot zahacza o brzozę, która gdzieś
grubości ludzkiej nogi jest na wysokości 15 metrów, mógł doprowadzić do tego, że się rozpadł od tego na 62 tysiące kawałków, które się rozsypały na przestrzeni 7 kilometrów kwadratowych. No więc to naprawdę nie trzeba być w wojsku. Trzeba tylko logicznie myśleć. A ta teza, którą Rosjanie przekazali w tym raporcie Anodiny, trafiła albo do ludzi złej woli, albo do po prostu kompletnych idiotów, którym można wmówić coś takiego, że samolot z powodu brzozy, która zresztą jest kruchym, delikatnym drzewem, doszło do tak strasznej katastrofy. No bo to musiał być to zamach. Jeszcze do tego potem były zbezczeszczone zwłoki. Do tej pory przecież nie znaleziono zwłok Anny Walentynowicz. I ja, patrząc na ten wczorajszy film Pawła Woldana, kiedy dosłownie co 10-15 minut pokazywał moje ujęcia ze spaceru po Lesie Kabackim, ale bez dźwięku, tylko idzie sobie Antoni, a ja go prowadzę moją kamerą. Pomyślałem sobie, że pod koniec wyjdzie dyskusja na ten temat, że no, szedł po Lesie Kabackim, to porównywał go z Lasem Smoleńskim, no bo o tym Antoni tam mówił. I w ogóle, jak doszliśmy już do tego takiego skromnego grobu i pomniczka tam w Lesie Kabackim, tego już nie pokazał w filmie Paweł Woldan, to żeśmy właśnie no, stwierdzili, no już bez żadnych uprzedzeń politycznych. No, trzeba ocenić realne zdarzenie, takie jakie ono było. I ja pytam o to wczoraj właśnie i po premierze tego filmu Pawła Woldana, Wdowę po Antonim, jeszcze parę osób i wszyscy mówią, że to nie było tym film. No ale to było gdzieś tam, jak to się kiedyś mawiało w teatrze, w podtekście. Tu mamy tekst, coś pokazujemy, coś mówimy, ale jest coś takiego jak podtekst, czyli to, czego się tam przy okazji domyślamy. No więc jeżeli widzimy ściętych 6 hektarów lasu, a w Smoleńsku widzimy jedną złamaną brzozę, ale za to samolot do góry nogami, jest jego resztki i rozsypane na przestrzeni 7 kilometrów kwadratowych i to tylko te części, które tam znaleziono i cudem do Polski przemycono. I na nich teraz komisja Antoniego Macierewicza, na którego też bez przerwy jakaś swołocz napada. Ta komisja stwierdziła po badaniach laboratoryjnych, i to za granicą oczywiście, nie w Polsce, ślady materiałów wybuchowych. I dalej na ten temat się nie rozmawia. Sam minister Gliński uświetnił swoją osobą przegląd tego filmu, tę premierę wczorajszą. Jemu nie zadawałem pytania, bo to socjolog, który się nie zna w ogóle na filmie, nie zna się na teatrze, nie zna się w ogóle na kulturze, zna się trochę na zabytkach i na budowaniu kolejnych muzeów, ale na filmie się nie zna, no bo skoro
doprowadza do tego, że film o pedofilii na granicy polsko-niemieckiej realizuje jego rodzony brat, skądinąd zdolny reżyser Robert. No więc to może minister Gliński nie zauważył, nie interesuje się twórczością swojego brata, no ale twórczością Agnieszki Holland się na przykład interesuje, bo ludzie, których znam w Instytucie Sztuki Filmowej, wielokrotnie mi donosili, jak się zamykał w jakimś gabinecie z Agnieszką Holland, córką NKWD-zisty, wroga Polski, która też jest wrogiem wolnej Polski, ale tłucze film po filmie. Dofinansowane są oczywiście przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, gdzie na kolejną kadencję człowieka znikąd, niejakiego Radosława Śmigulskiego, właśnie minister Gliński znów nominował za czasów rządów Radosława Śmigulskiego. Powstało kilkaset, coś ponad 300 filmów i tylko jeden pod tytułem Legiony miał cechy filmu patriotycznego, ale on zdaje się wcześniej jeszcze za czasów Agnieszki Odorowicz albo Małgorzaty Sroki chyba zaczął być robiony. Zresztą nieważne, no jedna jaskółka wiosny nie czyni. Reszta to są filmy w duchu LGBT. I jak przyszło do obejrzenia tego filmu, który właściwie jest serią wywiadów, no nie nazywajmy tego filmem w sensie klasyki dokumentu. Klasyka dokumentu to już dawno i przez filmy Kazimierza Karabasza i profesora ukochanego mojego, przedwojennego jeszcze dziennikarza Jerzego Bossaka. Film, a seria wywiadów, to nie może być to samo. Film to jest taka sytuacja, gdzie toczy się jakaś akcja, otrzymujemy jakieś informacje i słowne, i w sensie ruchu przed kamerą, ale nie bezpośrednio do kamery. Do kamery gadanie to jest tak, jak kiedyś Kałużyński określił, gadające głowy mówiące do kamery. To jest radiowe, to jest dziennikarskie, ale to nie ma nic wspólnego ze sztuką reżyserską. Bo w filmie fabularnym i w filmie dokumentalnym, godnym tej nazwy, nie ma kontaktu widza z kamerą. Jest kontakt między partnerami, między jedną postacią, a drugą, trzecią, większym zbiorem ludzi, którzy coś załatwiają między sobą, a nie odwołują się tak jak ja teraz do kamery. To jest wywiad. To nie ma nic wspólnego z filmem. Tylko że niedouczenie w dziedzinie właśnie gatunków ma odbicie potem też no, w poziomie telewizji i polskiej kinematografii. Bo gdyby doszło do dyskusji, do której nie doszło, o którą prosiłem, to przecież wyszłoby, że jeżeli Antoni chodzi po lesie, a widownia wie, że to jest Las Kabacki, to się nasuwa natychmiast pytanie, dlaczego on chodzi po lesie kabackim. I się dowiadujemy potem, czego niestety w filmie Pawła Woldana nie ma, że w lesie kabackim
mały, stary samolot ściął 6 hektarów i się tylko przełamał i ludzie nie byli popaleni, nie byli poćwiartowani, po prostu od uderzenia wszyscy zginęli. A w Smoleńsku to przecież była jakaś gigantyczna maszyna do mięsa ludzkiego, a nie ekshumacja. To tam sami Moskale jeszcze nad tymi trupami się znęcali. O tym nie było niestety wczoraj rozmowy. I to jest mój poważny zarzut. Jeżeli się potrafi Paweł Woldan i ci, którzy rozpływali się w zachwytach, wytłumaczyć, jestem gotów na rozmowę, na polemikę. W końcu pierwszą nagrodę na najważniejszym festiwalu filmów dokumentalnych w Oberhausen ja zdobyłem. I Srebrne Lwy Gdańskie nagrodę główną za film Róg Brzeskiej Kapry ja dostałem. Więc wiem, co mówię. No mam na koncie kilkadziesiąt, co ja mówię, około 200 reportaży filmów dokumentalnych, 10 fabularnych i 15 teatrów telewizji z Czechowem i Dostojewskim na czele, na który w tej chwili tysiące wejść jest w internecie. I proszę o debatę poważną, a nie po co, pytam Pawła Woldana, po co pokazujesz wędrującego Antoniego po lesie, a widz nie wie, że to jest las kabacki. Więc uciekasz od ważnego tematu, który do tej pory dzieli Polaków. A może rozjaśniłby w głowach nawet tych niedorozwojów i tych fałszywych jakichś pseudoeuropejczyków, żeby zrozumieli, że tu był w lesie kabackim wypadek, a w Smoleńsku był zamach, mord i jeszcze znęcanie się nad szczątkami ludzkimi. Bo tam jest barbarzyństwo wschodnie. Bo tam jest, jakby powiedział profesor Felix Koneczny, cywilizacja turańska, trochę podlana cywilizacją bizantyńską. I my się z nimi nigdy nie dogadamy. To, że oni mają język z grupy słowiańskich, ale dusza, mentalność mają potomków Czyngischana. Przecież każdy, kto przeczytał tajną historię Mongołów, tak jak kiedyś przed laty z moim świętej pamięci przyjacielem wspólnie zrobiliśmy kilka teatrów faktu dla drugiego programu, i tam był między innymi w tym cyklu spektakl pod tytułem Tajna historia Mongołów, gdzie jest cały mechanizm państwa totalitarnego i spustoszeń, jakie ono tworzy na swojej drodze ciągłego podboju. No to ciekawe, że w stanie wojennym właśnie ten spektakl zginął. I każda szanująca się telewizja powinna ten spektakl odszukać. I wtedy może być poważna debata o zderzeniach cywilizacji i o tym, że nie ma równych cywilizacji, że to są dyrdymały wymyślone przez tych grafomanów opętanych ideologią LGBT, że wszyscy są równi i wszystkie ideologie są równe i wszystko jest równe. To taka urawniłowka to właśnie była po rewolucji październikowej w Rosji. Od tej urawniłowki miliony ludzi ginęły.
5, może 7 milionów Ukraińców z głodu było zamordowane przez głód, przez Stalina, właśnie satrapę też mentalnego potomka Czyngischana. To są ważne tematy. A tu było prześlizgnięcie się. No i oczywiście, jak ja pytałem paru osób, dlaczego nie ma tej informacji, że on chodzi po Lesie Kabackim, bo to wtedy zmienia wszystko. No to większość mi odpowiadała, no bo to nie na ten temat był film. No więc to nie jest poważna odpowiedź. To jest zbywanie poważnego pytania. To pytanie w dalszym ciągu nie ma oficjalnej odpowiedzi. Sądzę, że dopiero odpowiedź Międzynarodowego Trybunału, przed który chyba już złożony wreszcie będzie w najbliższym czasie raport Komisji Antoniego Macierewicza i pójdzie w świat informacja, że zbójecki system z Dzikiego Wschodu dokonał mordu zbiorowego na polskiej elicie z prezydentem Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Lechem Kaczyńskim na czele i z tak wspaniałymi ludźmi jak Anna Walentynowicz. Czekam na ten moment i proszę nie mówić, że ten film nie był o tym. On był o tym. Tylko ze strachu zagaduje się to. Ze strachu. Strach prowadzi często do potwornych zupełnie dewiacji i marnowania resztek tej naszej łacińsko-grecko-chrześcijańskiej cywilizacji. I ta cywilizacja turańska wpełza. Wpełza. Przecież zrealizowaliśmy kilka spektakli dotyczących nauki o cywilizacjach według profesora Konecznego. Zainteresował się tym nawet profesor Jan Żaryn. No, ale potraktował mnie, który byłem realizatorem 3 albo 4 dysput z ludźmi znającymi naukę o cywilizacjach. Tam przecież i Wojciech Reszczyński i Bogdan Urbankowski uczestniczyli. Szereg postaci rzeczywiście znających profesora Konecznego i jego dzieło. No to profesor Jan Żaryn zażyczył sobie, żebym ja zgłosił do niego prośbę, żeby on łaskawie te spektakle włączył do swojego programu Stowarzyszenia imienia Romana Dmowskiego i Jana Paderewskiego. Ja mam prosić o zezwolenie na emisję takiego tematu, panie profesorze Janie. To jest jakieś nieporozumienie. Myślę, że pan przede wszystkim w ogóle nie zna moich filmów. To wytłumaczyłem zresztą starszemu bratu, wybitnemu krytykowi filmowemu Szczepanowi Żarynowi, starszemu bratu Jana. Ale to jest temat na inne opowiadanie.
Nie, no klasyczny wiatrołom, jak ten w Smoleńsku oczywiście, no. Pancerna brzoza. Każdy, kto się na dodatek z drewnem miał do czynienia, wie, że brzoza jest po prostu najkruchszym drzewem, jaki można było znaleźć w przyrodzie. Widzę panią, wyświetliła mi się pani. Nie, jesteśmy w Lesie Kabackim i próbujemy odnaleźć przecinkę, którą zrobił samolot IU-76 w 1987 roku. Ale nie możemy odnaleźć tego miejsca, kto zwykle bywa w dużym rezerwacie w lesie. Trudno się zorientować, gdzie to było. Tak, Marteńku, powiedz, co się tego? Tak. Tak. No. Grzeńko, zostawiam to tobie i twoim decyzjom. Znaczy, mi się wydaje, że wiesz, gadać o niczym to szkoda, ale wiesz, ale może tobie się to do czegokolwiek przyda, także to, dlaczego nie? No w każdym razie ja już oficjalnie powiedziałem, że grasz główną rolę i... Aha. No zamieszanie zrobił nam Maniek, wiesz, który się ten nagle wiesz, postanowił, że tak powiem, wycofać z tego i zamiast powiedzieć o tym mnie, to powiedział, wiesz, jakiś... Tak, jak odmienił, tak, odmówił, ale zanim powiedział mnie to, wiesz, na spotkaniu, to najpierw udzielił licznych wywiadów w prasie i w telewizji, no i oczywiście zrobił jakąś, ale wiesz, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, no po prostu przy okazji, jak ktoś tam mówi, nieważne, czy mówią dobrze, czy źle, ważne, że mówią, prawda, więc filmowi na pewno to wszystko idzie na zdrowie. Tak jak aktorzy w latach 80. zorganizowali bojkot, wiesz, przeciwko mediom, władzy, kłamstwu i tak dalej, tak? Narażając się na różne tam konsekwencje tego, no, na przykład, nie wiem, no, utratę pracy, pieniędzy i tak dalej. Tak tym razem nastąpiło zjawisko odwrotne, wiesz? Nagle... Potem napiszą, że zamieniliśmy Smoleńsk na, wiesz, na katastrofę, wiesz. Wszystko, co będzie, to będzie weryfikacja przez ciebie. Wszystko będzie dane. Nie, ludzie się nic nie znaczy, to nie, wiesz, nie. Nie mamy prawa do niczego. Proszę panią, każdy szubrawiec się panoszy, przyjeżdżają z całej Europy, jeżeli nie powiedzieć ze świata. Kradną, Polakom się wmawia, że się nic nie opłaca. A ja mówię, opłaca się obronić krzyż, a oddać Komorowskiego. Oddać Komorowskiego, oddać Tuska, oddać ten rząd, a będzie Polska wolna, suwerenna, sprawiedliwa. Pokazałem państwu moją notację związaną
z pracą nad filmem Smoleńsk mojego dawnego przyjaciela świętej pamięci Antoniego Krause. Byliśmy razem w Lesie Kabackim. Zobaczyliście Państwo, co Antoni myśli o tej całej sprawie przez porównywanie spustoszeń, jakich dokonał w Lesie Kabackim stary samolot sprzed lat w porównaniu z nowoczesnym samolotem prezydenckim nad Smoleńskiem. To jest ewidentna sprawa, że jeżeli tam w Lesie Kabackim samolot starego typu ściął 6 hektarów lasu, a tutaj nam wmawiano, że się samolot wywrócił do góry kołami i rozpadł na 62 tysiące kawałków na przestrzeni 7 km², że to nie był wybuch, tylko wypadek, bo zahaczyło brzozę. No. I w związku z tym, że no muszę z przykrością stwierdzić, powstał bardzo interesujący film w reżyserii Pawła Woldana o Antonim Krause. I Paweł Woldan użył fragmentów tej mojej notacji, kiedy chodziliśmy z Antonim po Lesie Kabackim, ale nie napisał na dole ekranu, że to jest Las Kabacki, oraz nie dał żadnego dialogu Antoniego, który porównywał właśnie tragedię smoleńską z wypadkiem w Lesie Kabackim. I dlatego zapytam Pawła Woldana, dlaczego traktuje tylko jako jakiś element dekoracyjny fragment chodzenia po Lesie Kabackim Antoniego Krause. I nie ma tam napisu, że jest w Lesie Kabackim. I w czasie dyskusji po pokazie filmu Pawła Woldana zapytałem go i jeszcze paru osób, czy wiedzą, co tam, po jakim lesie chodzi Antoni Krause, bo może sądzili, że on na grzyby poszedł do lasu. Wszyscy z Pawłem Woldanem na czele odmówili mi rozmowy w ogóle na ten temat i się w związku z tym zapytuję, dlaczego nie ma tam napisu Las Kabacki? I nie chcę, zresztą nie dostałem żadnych pieniędzy za ten mój materiał i absolutnie nie życzę sobie użycie i upublicznienie tego filmu, pokazanie szerokim rzeszą Polaków, jeżeli nie pojawi się tam napis Las Kabacki, to wystarczy. Nie musi tam padać moje nazwisko, że to ja kręciłem, to jest nieważne. To była taka tylko notacja, ale na litość boską. Jak się zapytałem paru osób, to nikt nie wiedział, że to Las Kabacki. No i nie było tych fragmentów, które Państwo słyszeli przez chwilę, jak Antoni to komentował. Zadzwonię do Pawła Woldana i zapytam, dlaczego nie pojawił się tam napis. Jeżeli nie zgodzi się na dodanie tam napisu, to absolutnie wystąpię oficjalnie o wycięcie tych scen ze spacerem po lesie, bo nie pozwolę, żeby pamięć o moim przyjacielu Antonim tak została, no, zniekształcona. No.
że tam chodzi i mówi, że jest w Lesie Kabackim, gdzie był prawdziwy wypadek. Stąd wniosek, że jeżeli w swoim filmie pod tytułem Smoleńsk pokazał wybuch, to chyba jasne jest, że jest zwolennikiem nie żadnej teorii spiskowej, tylko zwolennikiem mówienia prawdy. A tu widzę przed prawdą jakiś unik. To jest rodzaj uniku. Paru osób pytałem się po projekcji filmu, czy wiedzą, po jakim lesie Antoni chodzi. No nie wiemy, to nieważne. Jak powiedziałem, że chodzi po Lesie Kabackim i porównuje, ale to nie o tym film. Jak to nie o tym film? Przecież śmierć Antoniego przyspieszyła ta właśnie taki stosunek do tego filmu, że on tam sugeruje, że był wybuch. Czyli coś tam z nim jest nie tak. Przecież przyspieszyliście jego śmierć, ludzie. Mówiący teraz, że to nie o tym film, a to o tym. Będę dzwonił do Pawła Woldana. Zobaczymy, co odpowie. Zanim uderzył w ziemię, wyciął skrzydła mi ponad 300 metrów lasu. Ach, właśnie, tu jedna drzewa zostaną. Przecież tu nic nie widać. To było prawie 30 lat temu. Jakbyś się zgodził, to cię chciałem zaprosić na ten taki, wiesz, na tą kolaudację, tylko wiesz, w wersji nie gotowego filmu, jak się normalnie kolaudowało za czasów naszej młodości przynajmniej. Czy tylko spodziewasz się, że tam mogą być jakieś jeszcze kontrowersje? Po prostu pojęcia nie mam, wiesz. Mniej więcej tydzień po tej mojej rozmowie z Antonim Krause obejrzałem jego film i jest to film wybitny. Parę dni potem byłem na zebraniu w kinie Kultura, na które dostałem zaproszenie piękne na 10-lecie sukcesów PiS-u, a głównie pani Odorowicz. Na tym zebraniu była pani minister kultury i była następczyni pani Odorowicz, pani Magdalena Sroka. Posłuchajcie, co tam się stało.
chciałem zwrócić uwagę, że coś takiego teraz, kiedy się rozpolitykujemy strasznie, chcę przeczytać na koniec taką opinię asa wywiadu izraelskiego, Mossadu, na temat Smoleńska. To jest w ostatnim w sieci. Czytałem wiele dokumentów na temat katastrofy smoleńskiej. To się na krótki cytat, dobrze, tak? Że jeszcze się mógł... Tak, no jeszcze jedno zdanie. Pan się nagadał, tak? To muszę aż zmienić układanie, bo to ważne. Facet, który załatwił tych od Czarnego Września, no, opowiada o takich przygodach i mówi dalej tak. Dokumenty tajnych służb Izraela, USA, Wielkiej Brytanii i Interpolu. Czytał. Po tej lekturze jestem przekonany, że o tym, że powodem tej katastrofy nie były warunki atmosferyczne, za tą katastrofą stoi Rosja. Tam w tym materiale, który Antek pokazywał przyjaciołom, jest zdjęcie Lasu Kabackiego po tamtym wypadku. Kochani, to jakby kosa przeszła, a tu pancerna brzoza i wyście w to uwierzyli. Przykro mi. To ja może odpowiem, bo tutaj... tutaj sytuacja jest prosta. System ekspercki wynika z ustawy, on musi zostać utrzymany. Każdy wniosek, scenariusz, eksplikacja reżyserska jest, jak w przypadku każdego filmu, obietnicą. I ta obietnica czasami się ziszcze, czasami nie. I na różnych etapach jest poddawana krytyce i decyzjom. I my tym decyzjom eksperckim ufamy. Co nie znaczy, że historycznie nie było błędów i ich nie będzie. Co nie znaczy też, że filmy, które zostały ocenione jako wybitne i obiecujące, nie były złe. Zawsze ten błąd jest wpisany no właśnie w sam proces twórczy i on nadal będzie wpisany, ten proces twórczy. No nie możemy iść w kierunku no takim jak na przykład Stalin, który mówił, że jeżeli na 100 filmów tylko 2 są dobre, to finansujmy te 2, bo my nigdy nie wiemy, które będą dobre, a czasami nie zakładamy, że któreś będą złe, one potem są dobre. No taka jest rzeczywistość. Tej sytuacji nie da się opanować. Ten system, ten błąd ma w sobie wpisany i wszyscy jako środowisko się z tym potencjalnym błędem zgodziliśmy i wszyscy ponosimy jego potencjalne konsekwencje. Porównała mnie pani dyrektor Sroka do Józefa Stalina. Dziękuję. Po prostu nie można już dłużej słuchać tych bredni. Co to znaczy, że się zdarzają pomyłki? No to jak się zdarzyła pomyłka, to wypada to naprawić, a nie mówić zdarzyło się i dalej sobie ględzą paniusie dwie. Że Polski Instytut Sztuki Filmowej jest ostatnią w tym kraju instytucją, która życzyłaby jakiemukolwiek twórcy, żeby mu się film nie udał. Więc jeżeli film Smoleńsk panu Antoniemu Krauzemu się uda i to będzie świetny film i pójdą na niego ludzie, na pewno Polski Instytut Sztuki Filmowej będzie gratulował i wspomagał na innych etapach eksploatacji. Bo to również jest możliwe. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania z sali? Ogólnie rzecz biorąc, nic się nie stało. Tu jest pytanie. Proszę o przedstawienie się, dobrze? Pan Franciszek Trzeciak. Trzeciak. Czy pani będzie kontynuowała programowo to, co pani Odorowicz zarządzała kinematografią przez 10 lat, że powstały takie dziwne filmy, na których ludzie nie chodzą? A jakie? Nie będę recenzentem, ale chodzę do kina, obserwuję jakieś filmy, no nawet chociaż 11 minut do Oscara mianowany przez Polskę. To jest wstyd, po prostu wstyd, bo to jest zbiór etiud. No jak można na Oscara taki film delegować? Naprawdę. No muszę... I oprócz tego, no nie będę krytykował, ale jakieś filmy Body Ciało, jakieś filmy, które mają kontynuację. Tak zwany relatywizm moralny. Mówmy o programie.
programie, jakie filmy wartościowe trzeba zrobić, żeby pomóc ludziom żyć. Jak żyć? Jak żyć? No, Wiara, nadzieja, miłość, a nie wszystko. Zabili go i uciekł. Morderstwa. Muszę pana zmartwić. Fascynacja złem. Że dziękujemy za pytanie. Dajmy, tak, to jest moja opinia na ten temat. Pana niestety zmartwić. My musimy sobie uświadomić, że PiS działa w oparciu o ustawę o kinematografii, która, jak już mówiłam, bardzo precyzyjnie opisuje ten mechanizm. PiS nie jest od programowania polskiego filmu i nigdy nie będzie się tym zajmował. To znaczy nie jest od tego, żeby zakładać, jakie merytorycznie, o jakich treściach filmy mają powstawać, bo te czasy są za nami i do tych czasów nie będziemy wracać. Po to jest wymyślony system ekspercki, po to decydowanie jest w takim trójkącie pomiędzy organizatorem, jakim jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ekspertami, którzy reprezentują szeroko pojęte środowiska twórcze i Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, żeby to twórcy decydowali o tym, w jakim kierunku, jakiego rodzaju kinematografię jako dziedzinę sztuki chcą uprawiać. Więc tutaj takiej możliwości ingerencji nie mam, bo tak jak mówię, to eksperci oceniają filmy i oni oceniają nie pod kątem kryterium treści, tylko pod kątem przede wszystkim kryterium jakości, możliwości nowego języka formalnego. Więc myślę, że tutaj się pod tym względem nie jesteśmy w stanie spotkać, bo tak jak mówię, Polski Instytut Sztuki Filmowej nie ma żadnego mechanizmu, który mógłby w te treści, które są proponowane, ingerować i nie zamierza tego robić. No to u nas nigdy nie będzie po prostu sztuki filmowej, nie będzie kultury. Ponieważ większość polskich filmów, i tu przyznaję rację Trzeciakowi, jest przesłanie ich na ogół jest takie, że tylko się powiesić. Wynika z nich, że Polacy są narodem morderców. Mamy na to przykład przecież i w Pokłosiu, i Widzie. A większość to takie ciacha, no. Taki kicz po prostu, no. I mówię, panie, po prostu się nie znacie na tym, no, ale mam nadzieję, że to już wasze ostatnie działania twórcze. No, wytrzymałem jakoś, wysłuchałem, ale niech mi pani sroka nie mówi o poszukiwaniach nowego języka w kinie. Bo jak pani jeszcze srała w pieluchy, to ja z Królikiewiczem i z Ryszardem Czekałą zostałem przez krytyka najwybitniejszego w latach 70. i 80. Zygmunta Kałużyńskiego zaliczony właśnie do awangardy filmowej, tworzącej nowy język. Tylko pani nie zna moich filmów po prostu. Pani w ogóle nic nie wie o kinematografii. Podejrzewam, że o normalnej sztuce pani nie ma pojęcia, bo pierwszy wywiad, jakiego pani udzieliła, to był wywiad, z którego wynikał pani zachwyt nad filmem, w którym się chłop zamienił w babę, czy baba w chłopa. Zastrzegła się pani, że będzie pani teraz, chronić mniejszości. No więc ja też jestem mniejszość. Ciekawe, czy pani mnie ochroni. Bo jak dotąd, to przez 26 lat wolności udało mi się tylko jeden film zrobić i to nie tak, jak chciałem. Tylko tak, jak chciała redakcja w telewizji, która najpierw przez 5 lat mi nie zatwierdzała, jak zamieniłem scenarzystę z Ernesta Bryla na dużo słabszego, nie w imieniu, przez litość jego nazwiska, to wtedy mi to zatwierdzono, bo to był kolega akurat redaktora prowadzącego. No przecież w tej telewizji
rządzą jacyś redaktorzy prowadzący, co? A to jest pierwszy stopień, żeby do PiS-u wystąpić o pieniądze. Będziecie się wstydzić tego, co się zrobili Antoniemu Krause. Nie mam już słów więcej na was. To jest po prostu zwykła ludzka podłość, brak wrażliwości. Wy w ogóle nie wiecie, kto to jest artysta. Nie wiecie, na czym polega twórczość. Wam się wydaje, że coś tu się zaprogramuje. Jakąś drabinkę. Oni drabinkę robią i programują. Redaktorzy. Jacyś gówniarze po jakimś studium dziennikarskim. A człowiek, który zrobił kilkanaście filmów w życiu i fabularnych, i setki dokumentów, ma słuchać, co on mu zaprogramuje. My nie jesteśmy chłopcami na posyłki. Wam się coś poplątało, urzędasy. Z tym trzeba skończyć. To była taka konieczna retrospekcja. Cofnęliśmy się ładnych parę lat i okazuje się, że tylko się pogarsza sytuacja polskiego kina. Po tych paniusiach nastał Radosław Śmigulski, który nawet się nie pofatygował, żeby pójść na premierę filmu Pawła Woldana. To jest film wartościowy, tylko niewykończony. Jakby ze strachu powstrzymał się autor przed konieczną puentą, ale jak się do niego dodzwonię, to będzie dalszy ciąg tej opowieści. No tak. I nawet nie można się nagrać, ale będę dzwonił. Może specjalnie teraz Paweł Woldan nie chce rozmawiać. No zobaczymy. Bardzo żałuję, że nie dałeś tam napisu Las Kabacki, bo po Lesie Kabackim, jak Antoni chodził, wiesz, to by się jednak związało z filmem i trochę mocniejsze by było wrażenie. Ja, ponieważ tam zobaczyłem swoje nazwisko pod koniec filmu, to jeżeli byś, no bardzo bym ci był wdzięczny, gdybyś tam dał ten napis, że Las Kabacki, nic więcej, no żebyś w domyśle było, że on tam szukał, bo ja mam całą, wiesz, opis tego jego monologu na tle tego lasu. No więc on tam mówi, ale to już wchodzimy, wiesz, w technologię zamachu. Ale żeby ludzie nie myśleli, że on tam na grzyby poszedł, wiesz. Przez telefon rozmawia, to prawda. Kompletnie mi to do głowy nie przyszło, ci przyznam szczerze, zupełnie jakby kompletnie poza umysłem, bo
dla mnie też czytelne, ponieważ te drzewa są tak, wiesz, tak jak po katastrofie wszystkie, taka pustka, on sam, a jak to umiejscowimy, bo wiesz, Laska Baski to na nas działa, ale już na, nie wiem, czy na moją wnuczkę, czy córkę, to ona wie, co to jest w ogóle. No w każdym razie, już jak jest... To ja do internetu dam teraz takie, wiesz, omówienie, co jeszcze zainteresuje tych, co w internecie tylko gawią. No. Tak czy inaczej musimy się spotkać, tak jak żeśmy rozmawiali. Ja tylko wyjaśnię dzisiaj, bo mam tą temperaturę i mnie niepokoi. Nie, no to oczywiście. Dobra. To trzymaj się, jak będziesz miał chwilę, to się spotkamy, a ja ci pokażę. Dobra. Przez najbliższy tydzień. Dobra, to zdrowia życzę. Czasem, wiesz, nie zarażam, cholera. No tak, oczywiście. Domowo nie mam. Domowo z apteki nie mam. Jestem połamany, ale może to zwykle, rozumiesz. No, to zdrowia życzę. Leć już, nie gadajmy dłużej. No, to na razie. To czekam na telefon, jak wyzdrowiejesz. Cześć, pa. Czołem. No. Ojej. Jak się cieszę, że Paweł Woldan uwzględni moją uwagę. A wtedy jakoś wszyscy tylko tacy byli, no, podekscytowani, że oglądają znów Antoniego, naszego kochanego przyjaciela sprzed lat, który zmarł na zawał serca właśnie przez tą nagonkę na niego, robioną przez te paniusie wszystkie, bo to przecież była inna ekipa wtedy. Wymądrzały się tam. No, to na razie.